Jesteśmy w Teatrze Buffo. To tu, kiedy nie jestem w studiu Teleranka, wcielam się w postać Piotrusia Pana. Tanecznym krokiem sprawdzę, jak idą przygotowania do spektaklu. Uwaga, do miejsca, proszę bardzo. O, jest nasz mistrz, Janusz Józefowicz. Proszę, Antoś. A teraz, wolni od myśli, o mamie, grubasie i ciężkim dowcipie, ruszamy w drogę! Raz, dwa, trzy i... Jak ważny jest dla pana taniec w musicalu? No, zasada w musicalu jest taka, generalnie. Jeżeli mówisz o czymś i te emocje już rosną, wtedy zaczynasz śpiewać, śpiewasz i kiedy te emocje dalej rosną, to wtedy zaczynasz tańczyć. Czyli taniec jest sposobem wyrażenia emocji w musicalu i jest istotną częścią języka musicalowego. A jakie tańce można użyć w takim musicalu? Jakie? Wszystkie, każde, jakie wymyślisz sobie, to jest granicą, jest tylko wyobraźnia człowieka. No. Jak pan przygotowuje przedstawienie, to od czego pan zazwyczaj zaczyna? Od układów tanecznych? Są musicale, gdzie ten taniec jest bardziej istotny, są musicale, gdzie ten taniec jest pełni funkcję drugorzędną. Tu nie ma żadnej jakby na to recepty. Środki podporządkowuje się jakby treści, prawda? Czyli jeżeli jest to, nie wiem, historia radosna, młodzieżowa, no to pewnie będą elementy współczesnej muzyki i współczesnego tańca jakiegoś tam. Jeżeli jest to historia, nie wiem, romantyczna, ten taniec pełni zupełnie inną funkcję i tak dalej, i tak dalej. Na przykład tutaj, w naszym musicalu, to jest taki taniec troszkę etno, indiański, dziki, prawda? Czy dzikich chłopców na wyspie zagubionych. Czy ma pan może jakiś swój ulubiony taniec, który wykorzystuje pan w musicalu? Ja nie mam jakiegoś takiego ulubionego gatunku tańca. Po prostu w zależności od tego, jaką estetyką się posługujemy, w jakim świecie się znajdujemy, to tam wymyślamy sobie właśnie różnego rodzaju choreografię i tworzymy ją, wymyślamy od zera. Bardzo lubię na przykład muzykę swingową i na przykład stepowanie. To jest Leon. On także jest Piotrusiem Panem. A teraz zatańczymy nasz układ. 3, 4, go! Musical. Co kryje się pod tą nazwą? Musical jest takim gatunkiem, gdzie można się najszerzej, mi się wydaje, jakby wyrazić. Musical jest takim czymś, wiesz, co korzysta z wielu środków wyrazu, prawda? I scenografia, i muzyka, i choreografia, i sceny aktorskie, i taniec, i zbiorowe, i tak dalej, i tak dalej. Jest to, wydaje mi się, taki ciekawy gatunek teatralny, w którym się można wyszaleć, w którym można dać szansę młodym ludziom na przykład również zaistnienia. I tu jest, mówię, tu granicą jest tylko ludzka wyobraźnia, twoja wyobraźnia, wyobraźnia twórców. I w musicalu może wydarzyć się wszystko. Słuchajcie, idę trochę poćwiczyć. Niedługo przedstawienie, a czuję, że moje nogi trochę zardzewiały. Do zobaczenia!